W dzisiejszym odcinku zamontujemy przyciski stelaża WC firmy Roka. Dzisiejszy odcinek będzie króciutki, w którym pokażę krok po kroku, jak wykonać poszczególne czynności montażowe. Zawarte są w moim filmie, do którego obejrzenia Was serdecznie zapraszam. Tak naprawdę montaż nie jest skomplikowany, wystarczy zapoznać się z instrukcją producenta. Są w niej zawarte dosyć ważne szczegóły montażowe. Istotne jest, aby prześledzić całą procedurę wykonania poszczególnych czynności oraz wstępnie spróbować dopasować cięgna, prowadnice plastikowe, zatrzaski, tak żeby zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, aby móc później złożyć całość, wszystkie prezentowane części zestawu. Przy montażu wstępnie umieszczamy ramkę, tą plastikową białą. Pamiętajmy o tym, żeby ten pręt metalowy był pod spodem, bo jest to sprężyna, która mocuje nam przyciski do stelaża WC. Gdy ramka jest już umieszczona i wypoziomowana, doświadczalnie dobieramy długość cięgien do przycisków WC. W każdym przypadku musimy dobrać tą długość indywidualnie, ponieważ zależy ona od wcześniej zrobionej konstrukcji stelaża, mam na myśli grubość kafele, grubość płyty, ilość dołożonego kleju, to wszystko jest zmienne i musimy to wszystko wyregulować samodzielnie, według własnych potrzeb, tak żeby przyciski chodziły nam bez żadnego zarzutu, precyzyjnie i stabilnie. Po wykonaniu wcześniejszego próbnego montażu regulacyjnego, który już przedstawiłem, przystępujemy do montażu właściwego, który teraz prezentuję. Nazwijmy go montażem końcowym. Jak widać, doszła nam jeszcze jedna płytka, która wcześniej nie była widoczna. To jest ta pod spodem, pod tą białą ramką. Tu jeszcze mała uwaga podczas wstępnego montażu. Warto długość popychaczy, którą regulujemy, zaznaczyć flamastrem w taki sposób, żeby potem było ułatwione ich końcowe zamontowanie. Tak naprawdę film dobiega końca. Zostaje nam jeszcze założenie ramki chromowanej z przyciskami oraz sprawdzenie funkcjonowania przycisków. I proces montażu jest zakończony. To tyle. Słuchajcie, jeżeli film się podobał, to tradycyjnie łapka w górę. Przy okazji warto wcisnąć dzwoneczek. Będziesz wtedy wiedzieć o moich najnowszych filmach. Zapraszam do kanału. Subskrybujcie mój kanał. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.